do 10 lat pozbawienia wolności grozi kierowcy, który zaproponował łapówkę funkcjonariuszom suwalskiej drogówki. Co przeskrobał? Otóż 44-latek kierował tirem, mając 3,6 promila alkoholu w organizmie. Policjantom zaoferował po 5000 zł za odstąpienie od czynności. Mężczyzna został zatrzymany, stracił oczywiście prawo jazdy. W prokuraturze rejonowej w Suwałkach usłyszał zarzut łapownictwa oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dyżurny suwalskiej komendy otrzymał zgłoszenie o ciągniku siodłowym wraz z naczepą, którego kierowca hurtowo popełniał wykroczenia drogowe. Pojawiło się podejrzenie, że kierowca może być nietrzeźwy. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze drogówki. Podczas rozmowy z kierowcą wyczuli alkohol. W trakcie interwencji kierowca obiecywał funkcjonariuszom łapówkę w kwocie po 5000 zł, jeżeli zapomną o sprawie. Mieszkaniec powiatu suwalskiego od razu został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Stracił również prawo jazdy. Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut łapownictwa oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z kodeksem karnym za łapownictwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.